Na szlaku moich urlopowych wędrówek znalazł się Tarnów, urokliwe miasteczko, w którym urodził się i kształcił Roman Brandstetter. Wielki poeta, człowiek miłujący Biblię, zresztą Żyd, który przyjmuje katolicyzm. I właśnie tutaj, w tym miejscu, w Tarnowie, zastała mnie dzisiejsza niedzielna Ewangelia. Do Jezusa cisną się tłumy. On jest dla nich na wyciągnięcie ręki. A jednak jedni wierzą i ufają, inni przeciwnie, powątpiewają i wręcz kpią z Jezusa. Bo wiara zawsze jest łaską, łaską darmo nam od Pana Boga daną. Ale to my musimy otworzyć swoje serce na Niego. Jair musiał zrobić ileś tam kroków, aby dojść do Jezusa, aby Go odszukać. Z Ewangelii chora kobieta musiała wyciągnąć rękę, żeby moc Jezusa przeszła właśnie na nią. Bóg nigdy nie spóźnia się ze swoją obecnością. On zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek się dzieje, warto zrobić ten jeden krok w Jego kierunku. Warto wyciągnąć ku Niemu swoją rękę. Na pomniku Brandstettera wypisane są piękne słowa jego pieśni o Bożych Zegarach. Nic się nie dzieje przedwcześnie i nic się nie dzieje za późno. I wszystko się dzieje w swym czasie, wszystko. Wszystkie uczucia, spotkania, odejścia, powroty, czyny, zamiary. Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary.